Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dawid Błaszkiewicz i w dzisiejszym materiale przedstawię Wam jak wygląda i funkcjonuje nasz system merytalny oraz dlaczego nie jesteśmy w zbyt dobrym położeniu przez ustawę z listopada 2016 roku. Zapraszam. Materiał powstał na podstawie raportu Obserwatora Gospodarczego autorstwa Filipa Lamańskiego oraz Gabriela Chrostowskiego. Obecna konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce to efekt reformy z 1999 roku. Reforma emerytalna w 1999 roku była to jedna z reform, które wprowadził wówczas rząd Jerzego Buzka. Oprócz reformy emerytalnej były reformy oświaty, służby zdrowia oraz reforma administracyjna. Nim jednak reforma weszła w życie, w Polsce obowiązywał system repatriacyjny o zdefiniowanym świadczeniu. To oznacza, że na wysokość emerytury miały wpływ zarobki w wybranych latach. tak Tzw. podstawa wymiaru emerytury oraz długość stażu pracy i kwota bazowa. Kwotą bazową najczęściej było średnie wynagrodzenie w gospodarce pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne w roku poprzedzającym wyliczenia. Na podstawie kwoty bazowej była wyliczana jedna z dwóch części świadczenia emerytalnego, czyli tak tzw. część socjalna emerytury. Stanowiła ona 25% kwoty bazowej. Do niej doliczało się drugą część, która powszechnie była znana jako część stażowa emerytury. Część stażową wyliczano od podstawy wymiaru emerytury, czyli zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych, które zostaną wybrane z ostatnich 20 lat kalendarzowych przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę, lub zarobków z 20 lat kalendarzowych, które zostaną wybrane z całego okresu, kiedy było się objętym ubezpieczeniami społecznymi lub emerytalno-rentowymi. Po zdecydowaniu, która forma podstawy wymiaru jest korzystniejsza, przyjmuje się ustalone z góry współczynniki: po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy, po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy. W związku z tym, emeryturę w systemie repatriacyjnym o zdefiniowanym świadczeniu obliczało się według następującego wzoru. 0,25 KB plus 0,013 razy P razy OS plus 0,007 razy P razy ON. Gdzie? KB, kwota bazowa, P, podstawa wymiaru emerytury, OS, okres składkowy, ON, okres nieskładkowy. Jak widać, system był bardzo hojny, gdyż pozwalał wybrać najlepsze lata pracy. Ale zachęcał do pozostania na rynku pracy i wydłużenia aktywności zawodowej. Konstrukcja systemu, sposób wyliczania składek oraz masowe wypychanie bezrobotnych na emeryturę sprawił, że finanse publiczne zaczęły odczuwać ciężar świadczeń emerytalnych. Problem był na tyle duży, że w 1993 roku rząd Hanny Suchockiej, szukając oszczędności, obniżył kwotę bazową ze 100% do 91% średniego wynagrodzenia. Oznaczało to, że kwota bazowa zamiast wynosić 3 518 tysięcy zł, wyniosła 3 201 400 starych złotych. W kolejnych latach kwota ta była podnoszona w 1996 roku do 94%, w 1997 roku dwa razy, bo w marcu do 95%, a później we wrześniu do 96%, w 1998 roku w marcu do 97%, a we wrześniu do 98%. Do nastania kolejnej reformy kwota bazowa nie wróciła już do poziomu 100%. Reforma była odpowiedzią na coraz bardziej ciążący finansom publicznym system emerytalny. Choć po upadku socjalizmu wiek emerytalny w Polsce wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, to realnie nieznacznie przekraczał on tylko 55 lat. Był to efekt walki z bezrobociem. Rząd chcąc obniżyć bezrobocie, masowo wysyłał ludzi na emeryturę. Bezrobocie udało się obniżyć, jednak finanse publiczne zaczynały coraz mocniej odczuwać lawinowo rosnącą liczbę emerytów. Wiadome było, że w dłuższej perspektywie będzie to problematyczne dla budżetu. Z tego powodu zdecydowano o reformie systemu emerytalnego, która weszła w życie w 1999 roku. Polscy emeryci byli relatywnie młodzi, co nie było dobrą informacją ani dla gospodarki, ani dla systemu emerytalnego. Z tej przyczyny postanowiono zreformować system. Główną zmianą było odejście od systemu zdefiniowanego świadczenia do systemu zdefiniowanej składki. Założenia nowego systemu emerytalnego były stosunkowo proste. Ile przyszły emeryt odłożył na emeryturę, tyle będzie miał do dyspozycji. Emeryturę wyliczało się na podstawie następującego równania. Odłożony kapitał, dzielony na prognozowaną liczbę miesięcy na emeryturze, według tablicy ZUS. Zmiana sposobu naliczania świadczenia sprawiła, że system zachęcał do pozostania na rynku pracy. Jest to szczególnie widoczne po 60. roku życia, co też udowadniają różnice wysokości świadczeń emerytalnych pomiędzy kobietami a mężczyznami. Reforma wprowadzała trzy grupy ubezpieczonych w trzech filarach. Społeczeństwo dzielono na grupy w zależności od daty urodzenia. Do pierwszej grupy należały osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku. Te osoby otrzymywały emeryturę według starego systemu emerytalnego z zachowaniem prawa do wcześniejszej emerytury, a także emerytury przy niepełnym stażu pracy. Kolejną grupą były osoby urodzone po 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969. W przypadku tej grupy istniało prawo do decyzji, czy osoby te chcą zostać w starym systemie, gdzie emerytura była w pełni wypłacana z ZUS, czy też przystąpić do otwartych funduszy emerytalnych, które są jednym z filarów nowego systemu. Grupa trzecia to osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku. Zostały one objęte obowiązkowo nowym systemem. W związku z czym część ich składek była przeznaczana na otwarte fundusze emerytalne, z których będą otrzymywać emeryturę wraz z emeryturą z ZUS. Zadaniem takiego podziału było stopniowe wprowadzanie systemu kapitałowego opartego na zdefiniowanej składce. Nowy system emerytalny opierał się na tzw. trzech filarach, jak podaje profesor doktor habilitowany Tomasz Michalski, była to koncepcja filijska wzbogacona o trójfilarowość sugerowaną przez Bank Światowy. Tak przynajmniej wynikało z te zgłoszonych przez autorów reformy. Z czasem jednak twórcy reformy przekonywali, że polskiemu systemowi najbliżej do systemu szwedzkiego. Mówiąc najprościej, jak się da. Wysokość emerytur w nowym portfelu jest zależna od dwóch składowych: odłożonego kapitału oraz okresu pobierania składek. Jest to szczególnie widoczne po 60. roku życia, gdzie najmocniej widać rosnący kapitał i skrasający się potencjalny okres pobierania świadczenia. W większości państw Unii Europejskiej wiek emerytalny jest wyższy lub taki sam jak w Polsce. Mniejsze różnice są w przypadku wieku emerytalnego dla mężczyzn, ale znacznie większe w przypadku wieku emerytalnego dla kobiet. Wynika to z prostego faktu. Wiek emerytalny w Polsce jest nierówny dla obu płci. Jest to pozostałość po czasach, gdy kobiety głównie opiekowały się dziećmi. Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych jest tendencja, by wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wyrównywać. Dzieje się tak poprzez podwyżkę wieku emerytalnego dla kobiet lub dla obu płci, ale w różnym stopniu. Wiek emerytalny dla mężczyzn w Polsce nie różni się istotnie w stosunku do innych państw Unii Europejskiej. Choć w przyszłości może się to zmienić, wyższy wiek emerytalny dla mężczyzn jest w Danii, Grecji we Włoszech, Irlandii, Niderlandach oraz Portugalii. Warto dodać, że w każdym zmienionych przypadków wiek emerytalny jest równy dla obu płci. To z kolei pokazuje, jak niecodziennym rozwiązaniem w dzisiejszych społeczeństwach jest różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. W Unii Europejskiej niższy wiek dla mężczyzn niż Polska mają Słowacja, Malta, Litwa, Estonia, Czechy, Łotwa i Bułgaria. W przypadku kilku z tych państw wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest różny. Jednak w żadnym z powyższych przypadków różnica nie jest tak duża jak w przypadku Polski. Wiek emerytalny dla kobiet jest w Polsce natomiast jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Niższy niż w Polsce jest w Czechach, jednak tam zależy od liczby posiadanych dzieci i może wynieść od 58 do 62 lat. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, że przeszki na emeryturę przechodzą szybciej od Polek. Poza tym, taki sam wiek emerytalny dla kobiet w Polsce jest również w Austrii. Identyczny jak w Polsce jest również wiek emerytalny dla mężczyzn i wynosi 65 lat. Austriacy jednak już zapowiedzieli, że w 2033 roku wiek emerytalny dla płci zostanie zrównany na poziomie 65 lat. Zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn jest normą w krajach Unii Europejskiej. Zróżnicowanie między płciami istnieje głównie w krajach byłego bloku socjalistycznego. W krajach Europy Zachodniej różnice praktycznie nie istnieją. Przynajmniej jeśli chodzi o bazowy wiek emerytalny nie uwzględniający obniżeń np. stół posiadanych dzieci. Kolejnym wyróżnikiem między Polską a praktycznie wszystkimi krajami Unii Europejskiej jest to, że podwyższają one wiek emerytalny lub co najmniej poważnie nad tym debatują. Szybko starzejące się społeczeństwa, rosnąca długość życia oraz wydłużający się okres życia w zdrowiu zmusza Europejczyków do działań mających na celu wydłużenie okresu, w którym pozostaną na rynku pracy. Obniżenie wieku emerytalnego, a w zasadzie pozostanie przy dotychczasowym wieku emerytalnym, niesie ze sobą konsekwencje, które będą coraz mocniej odczuwalne. Przede wszystkim, główną konsekwencją cofnięcia reformy jest to, że każda kolejna reforma związana z podwyżką wieku emerytalnego będzie odsuwana w czasie. Na tę chwilę podwyżka wieku emerytalnego w Polsce wydaje się jednocześnie nieunikniona i niewykonalna. Polityczne konsekwencje tego mogą, co pokazała przeszłość, być bardzo bolesne dla rządu, który reformę wprowadzi. W efekcie debata o podwyżce wieku emerytalnego jest odsuwana w czasie, a i samo podejście polityków do tej kwestii uległo zmianie. Ci widzą społeczną niechęć do tego typu pomysłów, zmieniają swoją narrację. To z kolei bardzo utrudnia powrót do debaty na temat zmian w systemie emerytalnym. Powrót do starego wieku emerytalnego niesie ze sobą również inne konsekwencje. Ubytek osób na rynku pracy. Obecnie z rynku pracy schodzą osoby z pokolenia baby boomer, które było bardzo liczne. Z kolei na rynek pracy wchodzą osoby urodzone na przomie XX i XXI wieku, czyli roczniki stosunkowo mało liczne. W efekcie każdego roku z rynku pracy per saldo znika 150 tysięcy osób, bo taka jest różnica między liczbą osób opuszczających rynek pracy, a tymi na niego wchodzącymi. Z szacunków wykonanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że do 2030 roku skumulowana różnica pomiędzy osobami odchodzącymi z rynku pracy, a na jego wchodzącymi, wniesie 1 milion osób. Z kolei w perspektywie do 2038 roku z rynku pracy w Polsce ma zniknąć aż 2,3 miliona osób. To z kolei sprawia, że braki rąk do pracy będą jeszcze większe niż dotychczas. Co prawda, ma to również swoje dobre strony, ponieważ może przyspieszyć automatyzację gospodarki. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie procesy da się zautomatyzować. Odejście z rynku pracy na emeryturę sprawia, że jednocześnie zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym, a zwiększa liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Mówiąc prościej, zwiększa się liczba osób, które muszą zostać utrzymane przez pracujących, których z kolei liczebność się zmniejsza. Zjawisko to w Polsce będzie szczególnie mocno widoczne i szczególnie szybko narastać. Zmiany demograficzne przedstawione przez ZUS dobrze obrazuje piramida wieku, którą na podstawie danych można wygenerować za pomocą strony Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2023 struktura demograficzna jest ciągle stosunkowo korzystna, gdyż najliczniejszą grupą osób są 40-latkowie z drugiego powojennego wyżu demograficznego. To z kolei ma odzwierciedlenie w medianie i średniej wieku Polaków, o czym wspomnę w dalszej części materiału. Dalsze symulacje pokazują niską dzietność pokolenia wyżu lat 70. i 80., która będzie miała długotrwałe konsekwencje dla gospodarki. W roku 2050 drugi powojenny wyż będzie wchodził w fazę wieku poprodukcyjnego i będzie to najliczniejsza grupa wiekowa w polskiej populacji. To pokazuje jak duży będzie udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle populacji. To również jest obraz tego, przed jak dużą skalą wyzwań stoi polska demografia i system emerytalny. Spadek liczby ludności wynikający ze starzejącego się społeczeństwa wpływa na wielkość grup ekonomicznych. Z danych ZUS wynika, że liczba osób w wieku produkcyjnym będzie zmieniać się na niekorzyść w stosunku do liczby osób w wieku nieprodukcyjnym. Za osoby w wieku produkcyjnym uznaje się mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat oraz kobiety w wieku od 18 do 59 lat. Oznacza to, że autorzy publikacji wydanej przez ZUS opracowali dane w oparciu o obecny wiek emerytalny. Co dobrze pokaże nam szacunkową strukturę ludności Polski. Osoby w wieku nieprodukcyjnym to ludność w wieku przedprodukcyjnym od 0 do 17 lat oraz poprodukcyjnym wynoszącym więcej niż 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. W 2020 roku w Polsce było 22,8 miliona osób w wieku produkcyjnym, co w stosunku do 2019 roku oznacza spadek o 20 miliona. W tym samym okresie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 7 milionów wobec 6,9 miliona rok wcześniej, a liczba osób w wieku poprodukcyjnym była równa 8,6 miliona i była wyższa o 20 miliona. Oznacza to, że w 2020 roku było 22,8 miliona osób w wieku produkcyjnym i 15,6 miliona osób w wieku nieprodukcyjnym. W 2030 roku osób w wieku produkcyjnym będzie w Polsce 21,4 miliona, spadek o 1,4 miliona wobec 2020 roku, a osób w wieku przedprodukcyjnym 6,6 miliona, spadek o 40 miliona. W tym samym czasie Grono osób w wieku poprodukcyjnym zwiększy się o 1,2 miliona i osiągnie poziom 9,8 miliona osób. Oznacza to, że za niespełna dekadę liczba osób w wieku produkcyjnym będzie wynosiła 21,4 miliona wobec 16,4 miliona osób nieprodukcyjnych. Na przestrzeni lat sytuacja będzie regularnie ulegać pogorszeniu. W 2040 roku będzie 19,7 miliona osób w wieku produkcyjnym, 6 miliona w wieku przedprodukcyjnym i 10,8 miliona w wieku poprodukcyjnym. To oznacza, że liczba osób w wieku produkcyjnym wyniesie 19,7 miliona wobec 16,8 miliona osób w wieku nieprodukcyjnym. Lata 40-21 wieku mogą być przełomowe, gdyż według danych Ministerstwa Finansów, na które powołuje się ZUS, do 2050 roku liczba osób w wieku produkcyjnym będzie niższa niż osób w wieku nieprodukcyjnym. W połowie obecnego stulecia osób w wieku produkcyjnym będzie 17,3 miliona, podczas gdy w wieku nieprodukcyjnym 18 milionów. Przy czym będzie to 5,9 milionów osób w wieku przedprodukcyjnym i 12,1 miliona w wieku poprodukcyjnym. Sytuacja będzie się pogarszała aż do 2060 roku. Obecnie w Polsce ciągle jest jedną z najmłodszych społeczeństw w Unii Europejskiej, co może sprawiać, że problem demograficzny jest zaniedbywany. Z danych wynika, że mediana wieku w Polsce wynosi obecnie 41,7 lat. Niski wiek polskiego społeczeństwa wynika jednak z faktu, że osoby z wyżu lat 80., który był tak liczny, ciągle są stosunkowo młode. Tak jak nie osiągnęły 40 roku życia lub dopiero co go przekraczały. Jednakże, wraz ze starzeniem się tych osób, sytuacja demograficzna będzie ulegać pogorszeniu. Prognozy publikowane przez Główny Urząd Statystyczny i ZUS. Przedstawiają sytuację demograficzną w czarnych barwach. Wraz ze starzeniem się wyżu z lat 80. rosnąć będzie zarówno mediana, jak i średnia wieku polskiego społeczeństwa. Wynika to z faktu, że kolejne wyże demograficzne się nie pojawiły, a więc nie ma czynnika obniżającego te wskaźniki. Tym samym Polska będzie jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Unii Europejskiej. Do 2050 roku mediana wieku w Polsce wzrośnie ponad 8 lat i wyniesie blisko 50. Biorąc pod uwagę horyzont czasowy 2020-2080, najlepsza sytuacja jest obecnie i będzie się ona pogarszać aż do roku 2060. Najlepiej obrazuje tę sytuację współczynnik obciążenia demograficznego. Jest to wskaźnik mówiący o tym, ile osób w wieku nieprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. Dane zawarte w tabeli pokazują, że w 2020 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 68 osób w wieku nieprodukcyjnym. Innym słowy, jedna osoba w wieku przed lub poprodukcyjnym była utrzymywana przez i 1,47 osób w wieku produkcyjnym. Sytuacja ta będzie się z dekady na dekadę pogarszać aż do roku 2060. Wówczas 100 osób w wieku produkcyjnym będzie utrzymywało 112 osób w wieku nieprodukcyjnym. Te informacje należy traktować jako złą. Zwłaszcza, że obecnie obciążenie osób w wieku produkcyjnym jest blisko dwukrotnie mniejsze. Pocieszający może być fakt, że po roku 2060 obciążenie osób w wieku produkcyjnym będzie maleć, i w 2080 roku te osoby będą miały na utrzymaniu 1,5 osób w wieku nieprodukcyjnym, czyli współczynnik obciążenia demograficznego wyniesie 105. Samo porównanie osób w wieku produkcyjnym do osób w wieku nieprodukcyjnym może nie do końca wyjaśniać problem, przed jakim stoi polski system emerytalny. Wynika to z faktu, że w grupie osób nieprodukcyjnych jak już zostało wspomniane są osoby w wieku przedprodukcyjnym, a więc osoby, które dopiero wejdą na rynek pracy. Z tego też powodu jeszcze trafniejszym wskaźnikiem do oszacowania kierunku zmian w systemie emerytalnym jest współczynnik liczby osób w wieku poprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 2020 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 38 osób w wieku poprodukcyjnym. Oznacza to, że jeden emeryt lub rencista był utrzymywany przez 2,6 osób w wieku produkcyjnym. Na przestrzeni najbliższej dziesięcioleci sytuacja będzie się pogarszać. Rokiem kulminacyjnym w tym przypadku kolejny raz będzie rok 2060. Wtedy właśnie 100 osób w wieku produkcyjnym będzie utrzymywało 76 osób w wieku poprodukcyjnym, czyli na jednego meryta będzie przypadało 1,3 osób w wieku pracowniczym. To dokładnie dwa razy większe obciążenie osób w wieku produkcyjnym niż jest to obecnie. W kolejnych latach sytuacja ma ulegać poprawie. Jednak obecne wyliczenia pokazują, że system emerytalny stoi przed dużym wyzwaniem w kontekście zmian demograficznych. Wspomniane prognozy potwierdzają także dane OECD, które prezentują sytuację demograficzną poszczególnych państw należących do organizacji. Przytoczone dane dotyczą roku 2060, czyli według danych ZUS, najgorszego roku dla polskiej demografii z perspektywy obciążenia demograficznego. W Polsce w 2020 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 30 osób w wieku 65. Plus. Jest to rezultat minimalnie lepszy od średniej OECD, że jest to 31 osób w wieku powyżej 65 lat. Dane zaprezentowane przez OECD potwierdzają prognozy pozostałych instytucji mówiące o tym, że Polska będzie jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw. O ile w 2020 roku wynik Polski był w okolicach średniej, o tyle za 4 dekady będzie wyraźnie wyższy niż średnia OECD. Szacuje się, że w 2060 roku w całej OECD na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie 58 starszych osób. W Polsce będzie to 73 osoby, a więc są to szacunki zbieżne z tymi opublikowanymi przez ZUS. Będzie to też jeden z najwyższych wyników w całej organizacji. Polska wyprzedzi pięć państw, wśród których znajdą się Korea, Japonia, Hiszpania, Grecja oraz Włochy. Do podobnych wniosków doszli analitycy Eurostatu, którzy obliczyli współczynnik na rok 2070. Wynika z niego, że za 80 lat w Polsce na 100 osób w wieku produkcyjnym będą przypadać 63 osoby w wieku 65. Będzie to zarazem najgorszy rezultat w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę prognozy ZUS, mówiące o 69 osobach w roku 2080 i zakładające spadający w kolejnych latach współczynnik obciążenia demograficznego, są to dane bardzo podobne. Przez najbliższe kilkadziesiąt lat obciążenie osób w wieku produkcyjnym będzie ulegało zmianie. Dane trzech instytucji są do siebie bardzo zbliżone. Różnice wynikają z odległego horyzontu czasowego oraz nieco innego potraktowania wieku produkcyjnego. ZUS przyjmuje równy wiek produkcyjny dla obu płci. W przypadku przytoczonych danych OECD i Eurostatu wiek produkcyjny dla obu płci trwał do 65 roku życia. Z prognoz Komisji Europejskiej wynika, że Polska będzie jednym z krajów o największej zapasie demograficznej. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w latach 2019-2070 ma zmniejszyć się blisko o 8 milionów osób. To zdecydowanie więcej niż w krajach o większej populacji jak Niemcy, Francja i Hiszpania. Większy kryzys demograficzny będzie jedynie we Włoszech, gdzie liczba ludności w wieku produkcyjnym spadnie o ponad 8 milionów. We Włoszech obecnie na każde 100 zgonów przypada zaledwie 67 urodzeń, natomiast jeszcze dekadę temu odsetek wynosił 96%. Niemniej wyższy poziom spadku liczby ludności w wieku 20-64 lat we Włoszech w stosunku do Polski wynika tylko z tego, że populacja kraju położonego na Półwyspie jest większa. Powyższe liczby determinowane były w dużej mierze wielkością populacji, stąd warto spojrzeć na wielkości względne. W tym przypadku Polska również jest na czele, jednak tym razem za Słowacją. Ten wykres przedstawia zmianę udziału ludności w wieku produkcyjnym w populacji ogółem w latach 2019-2070 w punktach procentowych. W Polsce udział ten spadnie o prawie 12 punktów procentowych, co ponownie pozycjonuje nas na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i względnych jesteśmy krajem, gdzie kryzys demograficzny będzie największy. Jednym z rozwiązań, które pomogłyby poprawić sytuację i zmniejszyć skalę zmian, jest zwiększenie grup osób w wieku produkcyjnym. Można to zrobić zwiększając liczbę urodzeń, w wyniku czego liczba osób w wieku produkcyjnym w przyszłości się zwiększy lub poprzez podwyższenie wieku emerytalnego, który sztucznie zwiększy grupę osób w wieku produkcyjnym, a zmniejszy liczbę osób w wieku poprodukcyjnym. Mając na uwadze fakt, że zwiększenie jednej grupy zmniejsza drugą grupę o taką samą liczbę osób, to nawet niewielkie zmiany mogą istotnie wpłynąć na sytuację całego systemu i osób pracujących. Podtrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego wymagać będzie nie tylko odpowiedniej polityki migracyjnej, ale również zachęcania osób starszych do aktywności zawodowej, aby minimalizować negatywne skutki społeczno-gospodarcze tak ogromnej zapasie demograficznej, jaka nas czeka. Reforma systemu emerytalnego w obliczu tych danych wydaje się prędzej czy później nieunikniona. Niski na tle Unii Europejskiej wiek emerytalny i nie najlepszy system ochrony zdrowia o czym będzie później sprawiają, że grupa osób 50 plus jest mniej aktywna zawodowo w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej i Południowej co wiąże się z co najmniej czterema negatywnymi konsekwencjami: po pierwsze, niska podaż pracy, po drugie, niższe wpływy do budżetu państwa, po trzecie, większe obciążenie dla systemu emerytalnego, po czwarte, wzrost gospodarczy poniżej potencjału. Tylko w przedziale wiekowym 25-49 Polska ma wyższy współczynnik aktywności zawodowej od średniej Unii Europejskiej i niewiele niższy od Szwecji, gdzie społeczeństwo charakteryzuje się wysokim stopniem aktywności ekonomicznej. W kolejnych dwóch przedziałach wiekowych, to znaczy 50-59-60-64, aktywność zawodowa ludności w Polsce jest zdecydowanie mniejsza niż w Unii Europejskiej i Szwecji. Co więcej, w grupie osób 60-64. Wskaźnik ten jest około dwa razy niższy niż w kraju skandynawskim. Szczególnie niski wskaźnik aktywności zawodowej dotyczy kobiet w wieku 60-64 lat, co wynika z obecnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat. Z naszych obliczeń wynika, że gdyby współczynnik ten u kobiet w tej grupie wiekowej był na poziomie obserwowanym w krajach o najwyższej aktywności, (70 70,6% w Szwecji, wówczas na rynku pracy pojawiłoby się dodatkowo 650 tysięcy osób. W przypadku osób w wieku 50-59 lat byłoby to blisko 300 tysięcy kobiet. Tym samym zwiększenie aktywności zawodowej kobiet do poziomu szwedzkiego mogłoby zasilić rynek pracy aż o prawie milion pracowników. Jak podaje profesor Joanna Tyrowicz, wszystkie kobiety i ponad połowa mężczyzn dostaną emerytury minimalne. Dla porównania, gdyby wiek emerytalny wynosił 65 lat, to odsetek osób z emeryturą minimalną spadłby z 70 do 30%. Kolejną bezprecedensową konsekwencją obecnego wieku emerytalnego będzie trwały spadek poziomu emerytur i rosnący odsetek emerytów dostających minimalne świadczenie. Wraz z wydłużaniem się dalszego trwania życia, emerytura wypłacana z ZUS będzie coraz niższa. A trzeba zaznaczyć, że jest to proces naprawdę dynamiczny. W ciągu najbliższych dwóch dekad, przeciętny 65-latek może spodziewać się 5-7 lat dłuższego życia niż osoba, która obecnie kończy ten wiek. Wynika to z prostej matematyki. Wzór na wysokość świadczenia emerytalnego wygląda następująco. Suma opłaconych i zwaloryzowanych składek podzielona na oczekiwaną dalszą długość trwania życia. Mianownik w tym wzorze oczekiwana dalsza długość trwania życia dynamicznie rośnie. W rezultacie świadczenia emerytalne będą trwale spadać, co wiąże się z drastycznym spadkiem stopy zastąpienia stosunek emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Komisja Europejska prognozuje, że stopa zastąpienia spadnie w Polsce z 54,1% w 2019 roku do 25,1% w 2070 roku. Co więcej, Polska będzie krajem o największym spadku stopy zastąpienia. Innym słowy, u nas emeryci zubożeją najbardziej. Z raportu GARP 2022 wynika, że w perspektywie najbliższych trzech dekad aż 5 na 10 emerytów będzie ubogich. W tym przypadku miaru ubóstwa jest niska konsumpcja natomiast blisko 8 na 10 emerytów będzie miało dochody poniżej progu dochodowego. Emeryci staną się grupą najbardziej dotkniętą ubóstwem, ponieważ minimalne emerytury nie będą w stanie w pełni pokryć kosztów życia, szczególnie tych związanych z profilaktyką, co odbije się na jakości życia. Na skutek zmian demograficznych oraz zmian w wysokości wieku emerytalnego wzrośnie także drastycznie liczba osób pobierających emeryturę mniejszą od minimalnej. Obecnie, by otrzymać emeryturę minimalną, należy mieć odpowiedni staż składkowy, który dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn 25. W przypadku wypracowania takiego stażu, niezależnie od wysokości zgromadzonego kapitału, przysługuje nam emerytura minimalna. Obecnie dużym problemem jest lawinowo rosnąca grupa osób, które otrzymują emeryturę niższą od minimalnej. Na powyższym wykresie zauważalny jest skokowy wzrost osób otrzymujących emeryturę poniżej minimalnej. Skok ten jest zbieżny z obniżką wieku emerytalnego w październiku 2017 roku. Niemniej, trend wzrostowy był odnotowany już wcześniej. Obniżka wieku emerytalnego tylko zintensyfikowała wzrost liczby emerytur niższych od minimalnych. Jak twierdzi dr Janina Petelczyc ze ZGH, wzrost ten to przede wszystkim wynik reform z 1999 roku, zdefiniowanej składki, bezrobocia i uśmieciowienia rynku pracy. Obniżenie wieku emerytalnego kobiet nie było dobrym pomysłem, ale nie ono jest główną przyczyną. Wiele osób, mimo że pracowało, nie wypracowało emerytury minimalnej. W dużej mierze wynika to z sytuacji na rynku pracy, gdzie na porządku dziennym były umowy śmieciowe, które nie wliczają się do stażu pracy lub po prostu praca na czarno, która nie była odnotowana w systemie. Efekty tego typu sytuacji na rynku pracy będzie z każdym rokiem widać coraz mocniej. Te dane powinny być wyjściem do dalszej debaty nie tylko nad podwyżką wieku emerytalnego, ale również dalszą poprawą rynku pracy, bez której wpływ podwyższenia wieku emerytalnego będzie ograniczony. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i chciałbym od razu Was zaprosić na przyszłotygodniowy materiał, w którym poruszymy kwestię wyrównania wieku emerytalnego oraz poprawy ochrony zdrowia. Jednocześnie chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do odwiedzenia innych materiałów na naszym kanale, zasubskrybowania i zostawienia łapki w górę, a także śledzenia nas na innych mediach społecznościowych. A jeżeli uważasz nasze materiały za jakościowe, bardzo prosimy o wsparcie nas na Patronite. Link znajduje się w opisie tego filmu. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.